Witajcie moi drodzy w kolejnej trasie pieszo przez Małopolskę. Długo żeście czekali. Były ku temu powody. Jakie powody? Dowiecie się na początku maja. Ale dzisiaj w tej pięknej trasie podążają wraz ze mną Kuba, Roger, Marcin, zwany Makoto. I jestem oczywiście też ja, podróżnik Iti. I idziemy szlakiem czarnym z Lubomierza na Kudłoń przez między innymi Polankę Jastrzębie, Polankę Kudłoń. Zobaczymy po drodze kudłońskiego Bace, a potem zejdziemy na Przysłop i zaatakujemy Beskid Wyspowy. Koło nas kościół pod wezwaniem świętego Józefa Oblubieńca z 1919 roku, a więc mimo, że jest zrobiony z drewna, no to nie jest on z XVI-XVII wieku, a z wieku XX. Do 1919 roku cały Lubomierz należał do parafii Niedźwiedź, a od 1919, kiedy erygowano tutaj parafię, mamy tutaj też kościół i tutaj parafianie mogą uczestniczyć we mszy świętej w niedzielę. Nasza trasa rozpoczyna się, proszę Państwa, w Lubomierzu. Lubomierz, który początkowo był osiedlany przez jakieś plemiona myśliwskie nieznanego pochodzenia, gdyż na to wskazują badania archeologiczne około 3500 do 1700 roku przed naszą erą. Między wiekiem XIV a XV na tych terenach zaczynają się osiedlać pasterze wołoscy i asymilować z ludnością. Skąd wiemy o asymilacji? Ze względu na wzgórza, które otaczają Lubomierz, typu Kiczora albo Beskid. Są to nazwy typowo wołoskie. 1600 rok to jest pierwsza taka data, którą możemy umiejscawiać właśnie z Lubomierzem. Wówczas Sebastian Lubomirski przejmuje tę miejscowość i lokuje ją na prawie magdeburskim, jednocześnie zniosąc pańszczyznę, z czego są oczywiście chłopy tutaj bardzo zadowoleni. Późniejsi właścicielowie w XVII-XVIII wieku tą pańszczyznę przywrócą. Spowoduje to wielkie niezadowolenie wśród obecnych tutaj górali i powstanie tak zwana część górali zbójników. W XVIII wieku powstają w Lubomierzu huty szkła i działają do początkowych lat XX wieku. Ciągle przebywamy na terenie Lubomierza. Nadmieniłem Wam również w trakcie opowiadania historii o Lubomierzu, że mieszkają tutaj górale. Otóż mieszkają górale zwani Zagórzanami, ale więcej Wam opowiem o nich samych, gdy będziemy przemierzali Gorc Troszacki, gdyż tam znajdują się szałasy pasterskie budowane w stylu górali zagórzańskich. Natomiast na tych terenach działał słynny pisarz i poeta Władysław Orkan. Wiele z tych górek, które są dzisiaj przed nami i naszym udziałem, zostały one wplecione, czy to w obrazy pana Władysława, czy też w różnego rodzaju poematy. Oprócz Władysława Orkana, ważną postacią Lubomierza jest także Tomasz Chlipała, zwany inaczej Bacą Bulandą, słynnym bacą, który żył w XIX wieku. Lubomierz, którym zostawiamy tam w dole, to miejscowość, która leży pomiędzy dwoma pasmami górskimi. Beskidem Wyspowym, który macie przed sobą, czyli takimi szczytami jak Kiczora, jak Ostra, Ogorzała, Luboń Wielki, Szczebel, a pomiędzy Gorcami, czyli Kudłoniem, na który się wybieramy, Gorcem Troszackim i Solniskiem Jaworzynieńskim. Także to jest miejscowość, z której wychodzi jeden szlak, to znaczy konkretnie z Lubomierza, bo mamy jeszcze Lubomierz rzeki, o których Państwu opowiem.
wychodzi jeden szlak czarny. W jedną stronę idzie na przełęcz pod Kobylicą i mamy nadzieję, że dzisiaj stamtąd będziemy właśnie schodzić, robiąc 24-kilometrową pętlę naokoło Lubomierza, a w drugą stronę przemierza na Kudłoń. Po drodze dwie polany. Najpierw polana Jastrzębie, na której zobaczymy się, a potem opowiem o reszcie. Jesteśmy, proszę Państwa, na polanie Jastrzębie, która wznosi się pomiędzy 990 a 1050 metrami nad poziomem morza. Nazwa pochodzi od ptaków drapieżnych jastrzębi, które te miejsca zamieszkiwały. Nasi dzielni podróżnicy troszeczkę przede mną, ze względu na to, że moje tempo troszeczkę jest dzisiaj słabsze, ale nie szkodzi. Najważniejsze, że możemy korzystać z tych pięknych widoków, a także z tego, że zaczyna nam się pojawiać słońce. Chociaż pierwotnie na całej trasie miało być dzisiaj zachmurzenie. Piękny widok, proszę Państwa, z 1000 metrów nad poziomem morza. Mamy jeszcze jakieś 200 z hakiem do zrobienia. Na naszej trasie Kudłoński Baca, czyli ostaniec, proszę mi nie przeszkadzać, dziękuję. Ostaniec skalny, zbudowany z grubo licowych piaskowców, a także drobnych zlepieńców, więc jest odporny na wietrzenie, a broni go ten zacny bałwan, który jest bratem, braciszkiem naszego Rogera, zwanego George'em. Legenda głosi, że był swego czasu tutaj w Lubomierzu Baca, co oszukiwał ludzi, a także był niedobry dla swoich juchasów. Oszukiwał gospodarzy na ser, u gospodarzy, u których wypasał owce, i dlatego za karę został on zamieniony w ten oto głaz. Inna legenda głosi, wiecie co, że diabeł leciał na kościół w Lubomierzu i chciał zrzucić kamień, ale im bliżej był kościoła, tym był cięższy i wylądował tutaj. Natomiast nasz Roger przez wzgląd na piękno lasu, niesamowity krajobraz gorców, modeluje Itiego, brata bliźniaka bałwanka, którego spotkaliśmy tutaj na szczycie. Bałwanek ma lewą rączkę, prawą rączkę, ale że się chwieje, pewnie Najman. Roger jako modelator jest z siebie dumny. Przynajmniej bałwanek ma swojego kolegę. Tu masz super. Tu masz podzie. No właśnie mówiłem mu, że i to nie jeden. A my, proszę Państwa, jesteśmy powoli na polanie Kudłoń, która znajduje się na wysokości 1150-1220 metrów nad poziomem morza. Oto mężczyźni wchodzą. A wszystko
Teraz sprawę dezodorantu Old Spice. No nie. Yeah. Tak, ja nadal nagrywam. Starzy, ja wam nie dam rady. Proszę państwa, mimo śniegu po kolana, mozolnego podejścia na samej końcówce pod sam masyw i pagórek wierzchołkowy, udało się. Zdobyliśmy szczyt ku dłonia 1274 metry nad poziomem morza, a więc należałoby to zrobić w sposób wiadomo jaki. Jesteśmy na szczycie! Hurra! Jesteśmy królami świata! 3 godziny nam zajęło to podejście, mozolne podejście. Wszystko przez Diego. Wszystko dokładnie. Przez... Dokładnie, mamy 3 świadków na to. Wszystko przez ten śnieg. I bałwana. I bałwana. Ale udało się i to jest najważniejsze. Krótki postój. I za chwilę ruszamy na Gorz Stroszacki. Państwa, kudłoń zdobyty, 1274 metry nad poziomem morza. 4. szczyt co do wysokości w Gorcach. Po Turbaczu, Kiczorze i Jaworzynie Kamienickiej. Kudłoń, który nosi swoją nazwę prawdopodobnie od nazwiska kudeł albo kudła. I leży w pobliżu szlaku żółtego idącego z tym barku do Nowego Targu. Także za chwilę do niego zejdziemy. Natomiast to jest ogólnie plato szczytowe, a tam w dole ścieżka ze szlakiem żółtym, a także szlakiem zielonym, który rozpoczyna się tutaj na szczycie i prowadzi do Lubomierza rzeki, ale za Gorcem Troszackim nie idzie tak szlak żółki przez Solnisko Jaworzyniańskie, lecz skręca w prawo ostro w dół w stronę Doliny Kamienicy. Dobrze, to taki krótki rys turystyczny, geograficzny i za chwilę się widzimy. Proszę państwa, polana Gorc Porębski, a przed nami również szczyt Gorc Troszacki, 1235 metrów nad poziomem morza. Gdy dojdziemy do samego Gorca, czyli tam do tabliczki, pokażę wam już chaty pasterskie związane z góralami zagórzańskimi. Jak widzicie, śnieg mamy cały czas po kolana. Najpierw była trawa, potem był śnieg taki bardzo mokry, błotnisty, wręcz powiedziałbym, że śliski i mokry. Potem tego śniegu było coś ponad kostki. Natomiast tutaj przy już kudłońskim bacy i aż po sam wierzchołek kudłonia mieliśmy śnieg, w którym nam nogi zapadały się po kolana, nawet głębiej. Także piękny, naprawdę piękny krajobraz Gorców na wysokości ponad 1200 metrów nad poziomem morza. Pięknie ośnieżone drzewa, temperatura 5-6 stopni, na pewno nie więcej. I Jebudup Roger, zwany George'em. Już wiecie czemu George. George prosto z drzewa spadł. Taka była kiedyś bajka. Tam jest Gorc, na którym byliśmy z Marcinem, a także byliśmy w dwójkowej trasie z Kubą. Tu mamy kolejne szczyty związane z pasmem idącym aż w stronę Kiczora, potem do Turbacza, a poniżej nas jest Dolina Kamienicy, do której to doliny szlak zielony tu przy tej tablicy skręca w prawo. Jesteśmy, proszę państwa, na Gorcu Troszackim, 1235 metrów nad poziomem morza. 7. co do wysokości szczyt w Gorcach. Schodzimy w stronę Solniska Jaworzyniańskiego. Drodzy państwo, jesteśmy na terenie górali zagórzańskich. Jak widzicie, chaty górali zagórzańskich, a tam nasi dzielni górole. Górale zagórzańscy, którzy swoim obszarem zamieszkania na północ miejscowość Węglówka, na południe północne właśnie zbocza Gorców, ale również pasmo, które tutaj widzimy, czyli pasmo idące w stronę Gorca 1228 metrów nad poziomem morza. Niegdyś
tak do 1989 roku jeszcze te polany były obsadzone w owce, w bydło wypasające. Obecnie jest tutaj teren ścisły ochrony Gorczańskiego Parku Narodowego. My tymczasem podchodzimy na trzeci nasz dzisiejszy szczyt, na Solnisko Jaworzyniańskie. Górka normalnie nazywa się Jaworzyna Lubomierska, ale jest to błąd, bo Jaworzyną nazywana jest ta polana. Natomiast góra powinna nosić nazwę zgodnie z etnografem i osobą zajmującą się regionalizacją, panem Nyką, który ustalił, że szczyt nazywa się Solnisko Jaworzyniańskie. Solnisko to miejsce, gdzie Baca często rozkładał sól dla owiec. Dlatego to miejsce i to góra nazywa się Solniskiem. Szczyt ma 1026 metrów nad poziomem morza. Znajdują się właśnie tutaj stare szałasy górali zagórzańskich. Górale zagórzańscy, którzy mają swoją własną gwarę, którzy mają swój własny ubiór, mają swoje własne utwory, także wyrabiają sery. Ich głównym ośrodkiem jest Mszana Dolna, a osobą bardzo znaną, która wplatała w język polski gwarę zagórzańską, był wspomniany już przeze mnie Władysław Orkan. Widok, proszę Państwa, Solniska Jaworzyniańskiego, 1026 metrów nad poziomem morza, na trzeci szczyt zdobyty dzisiaj. Jesteśmy, proszę Państwa, blisko przełęczy Przysłop Lubomirski, czyli blisko metraża 750 metrów nad poziomem morza. Natomiast jesteśmy ogólnie w przysiłku rzeki. Rzeki, które należą jeszcze do Lubomierza. Tutaj właśnie były w XVIII wieku huty szkła. Natomiast miałem Wam powiedzieć, że stąd możemy udawać się nie tylko szlakiem żółtym, którym idziemy teraz od Kudłonia. Jakbyśmy dalej podążyli za Przysłop, to najpierw Jasień, potem Kuczyca, potem Krzysztonów, Mały Krzysztonów, Mogielica. W drugą stronę, gdybyśmy próbowali iść tak, mieliśmy Kudłonia, to mielibyśmy Przełęcz Borek, a następnie Czoło Turbacza i sam Turbacz. Ale poza tym mamy jeszcze dwa szlaki. Jeden szlak tutaj po prawej stronie zmierza na Przełęcz Borek, ale doliną Kamienicy. Natomiast drugi szlak zmierza na szczyt Gorca, szlak niebieski, a następnie przez Przysłop, Jaworzynę, Kamienicką, Kiczorę dołącza do szlaku czerwonego, głównego szlaku beskidzkiego. Także tak to po części wygląda, że tu mamy jakby po lewej stronie zlewnie rzeki Raby, a po tamtej stronie mamy zlewnie rzeki Dunajec. Proszę Państwa, dotarliśmy, wróciliśmy do Lubomierza. Co prawda nie tą drogą, którą zakładaliśmy pierwotnie, aczkolwiek 15,4 km mamy zrobione. To wszystko przez niego. Trzy szczyty zdobyte, nic nie przeze mnie. Takie były warunki. A w tej pięknej trasie z nami dzisiaj po Gorcach, na Kudłoń, od Kudłońskiego Bacy przemierzał Makoto, Roger, Kuba i oczywiście byłem też ja, podróżnik IT. Także następne trasy już wkrótce, w niedzielę. Widzimy się na kolejnej trasie. Zobaczymy, gdzie tym razem. Ale szykowana jest raczej trasa po bardziej płaskim niż po górach. Ze względu na to, że kolega, który ma z nami debiutować, ma pewne problemy z kolanami i chcemy, żeby się przeszedł, a niekoniecznie, żeby ten uraz pogłębił. Także czekajcie gorąco i zobaczymy się za tydzień. Naura!